Siemanko. Good newses. Mańka wyjechała. Od niepamiętnych czasów stałem sam siebie, wyspany, luksus, głowa nie boli. Jest fajnie, patrzcie, tutaj moje te afgańskie kakao, kan tutaj sobie są, przepis będzie. W czerwcu byłem właśnie tutaj takim na targu, na małych zakupach. No, więc pokażę wam, co zakupiłem. Najpierw zakupiłem, patrzcie, za 6 zł, 3 takie melonki. Nie są najgorsze, jak za 6 zł za 3 sztuki, luksus, nie? Takie odpadowe są, ale nie ma co narzekać, ten już mięciutki, trzeba będzie jeść. Teraz tutaj mam jeszcze taki soczek. Gościu sprzedaje takie soki. Kiedyś myślałem, że fejury, znaczy niektórzy sprzedają fejury, zwykłe Paoli czy coś, tylko gotują to, że nie było tych. A tutaj widzicie soczek, fajnie. Zakupiłem kiedyś taki malinowy, gęściutki jak skurczyn tutaj jest. I powiem wam, faktycznie smakuje jak malina. Teraz tutaj mam jeszcze, patrzcie, z imbirku, patrzcie. Czy to wygląda na kupny ze hipermarketu? Nie. No patrzcie, pyk, pyk. Imbirek. Tutaj postawimy. O, kasza, nie kasza. I tutaj mamy pigwę. Tylko pigwa, widzicie, o, taka, nie widać osadu, taka dość czysta, klarowna jest. Ale mam pomysł. Wiecie, wpadłem na taki pomysł Bieda Edition. Jak zrobić nalewkę na szybkości i na taniości. Kupujecie taki sok za 8 zł, kupujecie pół litra spirytusu, mieszacie jedno z drugim i macie w tym momencie nalewkę piwową. Można? Można. Dobra, odłożymy sobie tutaj, bo to ja do herbatki. Dobra, Gruby, pokaż co żeś kupił. Mańki nie ma, więc ja tutaj muszę sam sobie oporządzać. W międzyczasie, o, zmywareczkę sobie puściłem, jest luksus, panie, porządek. Wyciągnijmy to, bo muszę wam coś pokazać, to wyciągnijmy. Kupiłem takie skrzydełka z kurczaka. Dupy nie urywają, przydał mi się jakiś sosik czosnkowy. Takie 6 na 10, nie? 6 na 10. O, pyk. Dzisiaj jedziemy postrzelać troszeczkę, tylko że popadało, byłoby fajnie. O, bułeczki. Po co bułkę tartą kupować? Nie zje się. Zostawia się, potem się ściera, jest luksus. Dobra, odpalamy piec na 180 stopni. Mamy godzinę 11.05, rozgrzeje się będzie 11.20 do 12.30. Patrzcie, patrzcie co tutaj stary ma. Schabik marynowany 2 dni w solance, tam prawie 3 dni był. Z tej strony jest śliweczka. Z tej strony jest moreleczka, czosnek jest powkuwany w środek, posypany suszonymi pomidorkami i fifila fafon, tak wygląda pierwszy raz jak się uda, nagram wam wtedy przepis, żebyście sobie sami taki mogli schabik zrobić. O niebo lepsze niż domowe, raczej niż kupne wędlinki. Dobra, ale ta kamera ma opóźnienie na tych 60. Tutaj mam truskaweczki, zobaczymy. Kupne, nie? Znaczy kupne. Po 20 zł za kilo. Zobaczymy. Degustacja. Czuć truskawkę. Nie są złe. Nie są złe. Tutaj mam bataty. Amerykańskie ziemniaki, czy jakie tam zwał. To są słodkie ziemniaki, z których się robi zarąbiste, słodziutkie fryteczki. Więc zostawiam sobie takie dwa bataciki. Jutro sobie zrobię z nich fryteczki. Tutaj sobie zostawię. O, Coca-Cola, tak piję słodkie napoje, że o, męczę i wypić się mogę. Dobra, siateczki zostawiamy. Się przydadzą. Co my tu dalej mamy? O, chlebek, pieczywko, pyk. Czekajcie, ten sok muszę trochę, o. Tutaj chlebek, pieczywko już na bok dla ptaszków. Soczuniu. Od znajomego marchew jabłko. Tutaj patyczki do saszłyczków za złotówkę, nie, zła cena, za złotóweczkę, tu muszę porządek zrobić, bo Mańka to nie dba, Mańka to nie dba, powiem wam, dobra. Co tu jeszcze Gruby kupił? Kupiłem cytrynę, pozdrawiam tych wariatów z live'a, co waliliśmy, no i baterie, które mi się przydadzą do walkie-talkie, bo dzisiaj jedziemy nagrać projekt i się przyda. Jeszcze gdzieś miałem jedną rzecz, afgańskie kakao, pieprz. Dobra, cytrynki później pochowamy. Dobra, chodźcie teraz do pokoju. Chodźcie do pokoju, bo ja zaraz będę nagrywał sobie odcineczek, jak robię danie dla chłopa, czyli kiedy chłop siedzi w domu sam i musi sam sobie ugotować, nie? Rybki sobie żyją bardzo dobrze, jakby kto pytał.
Tylko mi jakaś ryba w jedną noc, patrzcie, jak opierdoliła roślina. Sorry za przekleństwo, ale serce mi zabolało. Tu jeszcze, o, patrzcie. Patrzcie, z live'a. Z live'unia. Zostało, ale żeśmy na live'ie uzbierali i co najlepsze, bo chodziły pogłoski, że gruby to, co zbiera na live'ach, to no niezupełnie wydaje na pirotechnikę, że gruby to, co zarobi, to on tam za mniejszą część kupi albo coś. No i to był taki psiku, że akurat zbierałem 500 zł na projekt i akurat los chciał, że akurat ten projekt kosztował 500 zł, gdzie pokazałem paragon. To jest po prostu smutne, że trzeba paragonem się okazywać, żeby ludziom udowodnić, że tyle faktycznie zapłaciłem. Kurde, takie niedowierzanie, ja pierdziele. Gdybym faktycznie był jakimś królem, to nie jeździłbym wieściną starą, ani maździną, tylko kupił sobie bejce, bo ja zawsze chciałem mieć BMW, nie? Bo według mnie BMW to taki, wiecie, tylko nie taka stara wersja, tylko jakieś fajne nowe. Bo dla mnie to oznacza luksus i bogactwo albo Mercedesa, no ale niestety nie kupię, bo po prostu mnie nie stać. Dobra, później jeszcze ma spaść. Naprawdę z nim nie będę pił. Może mały wpadnie i tyle. No zresztą chodźcie, muszę jeszcze wziąć walkie-talki, szafeczki, o, Martynki i Dziamgot. Dziamgocze u góry. Nie ma pirotechniki. Tutaj też nie ma pirotechniki, jak widzicie, pusto. Nie ma, pokończyły się dobre czasy. A tam kapsel od piwa leży. Woreczek tutaj od tej kamery, chyba tej, co patelnia ma. Jest walkie-talki. Bardzo fajna sprawa, polecam. Nie pamiętam, ile wtedy zapłaciłem za nie. Sprawdźmy, czy działają. Bateria. Pokazuje baterię full. Tutaj. Aha. Ta była włączona i tutaj padły, widzicie, baterie. No dobra. Ja kończę. Później się widzimy. Zupka cały czas czeka na zjedzenie. Zupka cały czas czeka na zjedzenie. Tutaj muszę buteleczki zabrać. Bardzo smaczne, bardzo dobre. Na pewno lepsze niż biedronkowe piwska. Nie wiem dlaczego, ale z Biedronki piwo mam takie wrażenie, że jest inne niż jak kładę do normalnego sklepu. Takie mam wrażenie. Czy wy też tak macie? Dobra, gdzie to mogę postawić? Tutaj postawiam. Stary sam w domu siedzi, to muszę sobie jakoś to oporządzać. Pyk, buteleczki, zwrotne. A czekaj, to są zwrotne. Dawaj tutaj, panie. W ogóle się nic nie marnuje. O, otwieramy Dark Rooma i o, tu są młode ziemniaczki. O, buteleczki schowane. Ej, dobra, ja powoli będę przygotowywał się do odcineczka. Kiedy chłop sam gotuje, jeszcze na śniadanie nie wiem, ale ugotuję sobie obiadek Chińczyka. Kiedyś jak sam byłem, mieszkałem sam, nie było mańki, to ja sobie sam gotowałem. Uwierz mi, że sam sobie gotowałem. Bo ile można było żyć na jakichś zupkach chińskich, na jakichś daniach z puszek, z tych innych. Nie, a tak człowiek nie miał takiej weny, żeby latać i się żywić po fast foodach, bo jeszcze wtedy tak nie było, u mnie fast foodów. Więc trzeba było samemu się żywić. Dobra, później mam jeszcze coś pewnie ciekawego. Dobra. Obiadek. Niedługo będzie na kanale, jak zrobić przepisik. A tutaj. A. Zobaczcie. Tłuszczyk, nie tłuszczyk. U góry aż pękło, zobaczcie. Tutaj aż pękło, bo tak tyle śliwek tu napchałem. Pękło, tu śliweczka wychodzi, tak wygląda nasz schabik. Morelki w miarę nie wyszły, to śliwki dobrze rozpuchły, liście laurowe, pyk, pyk na boczek. Musicie przyznać, że wygląda dość dobrze. Poczekam chwilę, niech ostygnie, niech se poleży w tym sosie, niech nas siąknie. I tyle, ja chowam do tego rozgrzanego piekarnika. I tyle, idę montować dla was filmy, żebyście mieli gałgany co oglądać. Żebyście nie powiedzieli, że gruby wam się nagrywa. Tak jest. Dobra. Zakończenie dzisiejszego dnia. Lajk Boży. Cytrynka Boża. Kieliszek. Sól. Trzymano. I dykta. Tu jest jaszczur. Jaszczurek i porterek Boży. A za chwilę będzie pizza. Tak, zaraz pompeczka się dołączy. Jaka pompeczka?